Siemanko, witam po dłuższej przerwie na kanale z mojej perspektywy. W dzisiejszym odcinku opowiem wam właśnie o 7 kłamstwach, które sami sobie wmawiamy, okłamujemy samych siebie i to prowadzi do katastrofy, bo dosłownie to rujnuje nasze życie. I zanim zacznę, to właśnie chciałbym opowiedzieć taką, nie wiem, krótką historię, anegdotę, że jak byłem dzieciakiem, to ogólnie zmieniłem szkołę, i totalnie nie radziłem sobie wtedy z wynikami. W sensie jakby poziom nauczania i poziom, który był wymagany w nowej szkole, był o wiele wyższy niż w poprzedniej. I ja przez to no tak naprawdę miałem no same trójki, a no to była szósta klasa podstawówki, więc wiecie, to nie jest jakiś wyczyn, żeby dostać trójkę. W sensie, no tak, trójkę w szóstej klasie podstawówki. I ja byłem przekonany, że to wszystko jest przez to, że albo A, nauczyciele się na mnie obzięli, albo B, że nie jestem zdolny tak jak inni, że po prostu mnie nie stać na to, że po prostu inne dzieci są mądrzejsze, a ja jestem po prostu głupszy od innych. No ale okazało się, że to nie była kwestia tego, bo potem te oceny miałem lepsze. Kwestią było to, że wychodziłem z takiego założenia, a nie wkładałem tak naprawdę pracy w to. I właśnie to jest pierwsza rzecz i pierwsze kłamstwo, które sobie wymawiamy, a mianowicie chodzi tutaj o brak odpowiedzialności i brak brania odpowiedzialności na siebie za to, co nas spotyka w życiu. I tu, tak wiem, zaraz się posypią komentarze na temat tego, że nie wiem, kogoś wychowywała, nie wiem, sama mama, że ojciec odszedł, albo że ojciec ich bił, albo że w ogóle byli w jakiejś destrukcyjnej rodzinie, albo nie wiem, że partner kogoś rzucił, zdradził, nie wiem, sprzedawał się, sprzedawał dupę za rogiem, nieważne. Tak, to oczywiście ma wpływ na wasze życie, to nie ulega wątpliwości. Jakby to, jak wy jesteście wychowywani, ma cholernie duży wpływ na to, jak wygląda wasze życie później. Tylko że problem jest jeden. To wy jesteście odpowiedzialni za to, jak wy potem na to reagujecie. Bo jak widzicie, są ludzie, którzy są na przykład z destrukcyjnych rodzin i oni sami kończą tak samo, nie? W sensie powtarzają ten schemat, albo nawet jest jeszcze gorzej, a są ludzie, którzy pochodzą z takich rodzin i są ludźmi sukcesu. Jakby co ich odróżnia, nie? Jakby jednego i drugiego spotkała podobna trauma, tylko że jedna osoba sobie z tym poradziła, uporała się z tym, wzięła odpowiedzialność na siebie, i coś z tym zrobiła. I właśnie o to chodzi w mówieniu, że musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie. To nie chodzi o to, że wy macie siebie winić za to, że ktoś was skrzywdził. Tylko chodzi o to, że wy macie coś z tym zrobić. Że wiecie, nie radzicie sobie sami, to idziecie na przykład do, nie wiem, na terapię, idziecie do psychiatry, idziecie do jakichś grup wsparcia. Coś z tym robicie. Czytacie książki, rozwijacie się i tak dalej. I tutaj mówiąc o mindsetie, ale tak samo jest z, nie wiem, w związku, tak samo jest w pracy, tak samo jest ze wszystkim innym. Są ludzie, którzy dosłownie są przekonani o tym, że ich życie wygląda tak, jak wygląda, przez to, że na przykład rząd jest zły. Że jakby inny rząd rządził, to oni by sobie z tym poradzili, nie? Albo że na przykład właśnie szef się na nich uwziął i dlatego im nie idzie w robocie. I oczywiście tak, może być tak, że szef się na ciebie uwziął, tylko dalej to twoja odpowiedzialność i twoja decyzja o tym, że ty zostajesz w tej pracy i nic z tym nie robisz. Więc koniec końców, ty jesteś odpowiedzialny za większość rzeczy, które są w twoim życiu. I tutaj właśnie przechodzimy do błędu numer dwa, czyli przekonanie, że my jesteśmy w stanie kogoś zmienić. I tu również no, są osoby, które, nie wiem, wybierając partnera, często u kobiet jest taki schemat, że wybiera faceta i ma takie z głowy, że no ja go zmienię, nie? Że on się przy mnie zmieni, że będę w stanie na niego wpłynąć. I nie. Nie jesteście w stanie zmienić nikogo w momencie, gdy ta osoba nie chce się zmienić. Jakby każdy może się zmienić, tylko że on musi tego chcieć i on musi to zrobić ze sobą, a nie z kimś innym. My nie jesteśmy w stanie nikogo zmienić. I tak samo jak ktoś na przykład idzie na terapię, ale nie jest na nią otwarty i nic nie będzie robił, co terapeuta mu zaleci, to on również to nic nie da, dlatego że ta druga osoba go nie zmieni. My oczywiście jesteśmy w stanie kogoś wspierać, możemy komuś przemówić do rozsądku w jakiś sposób, żeby dać mu do myślenia, ale my nie jesteśmy w stanie nikogo zmienić w naszym życiu. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, toksyczny, jeżeli ktoś sobie nie radzi, czy cokolwiek, to naprawdę czasami jedynym rozwiązaniem jest po prostu odejść, bo to nie jest wasza odpowiedzialność, żebyście wy kogoś ratowali w życiu. Bo w pewnym momencie to przestaje mieć sens i tak naprawdę to jest dla was destrukcyjne. Podobnie jest w związkach, podobnie jest w rodzinie. Jest to przykre. To od razu mogę powiedzieć, że to jest przykre i to boli. Że czasami właśnie te osoby nam najbliższe nie chcą się zmienić. I my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, prócz tego,
żeby no tak naprawdę ich od siebie odizolować, bo w pewnym momencie oni dla nas są toksyczni i oni robią nam źle tym, że są w naszym życiu. Niestety. I teraz przejdziemy do błędu numer 3, kłamstwa numer 3, które często ludzie sobie powtarzają i ja już domyślam się, że wiele osób już teraz boli to, co ja powiedziałem, ale niestety no prawda po prostu boli. Ale trzecią kłamstwem, jakie sobie wymawiamy, to jest brak czasu. Ludzie mówiący, że oni nie mają czasu, nie wiem, zadbać o siebie, nie mają czasu pójść na trening, zjeść coś zdrowego, poczytać książkę, nie wiem, zająć się jakimś hobby, oni nie mają czasu. I tu od razu właśnie powiem tak, jeżeli oglądasz ten materiał i mówisz, że nie masz czasu, to ty masz czas, bo oglądasz ten materiał, więc ten film nawet nie dotrze do osób, które nie mają czasu, bo one by nie miały czasu go obejrzeć. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że większość ludzi ma mnóstwo czasu, który po prostu marnują. I oni mówią, że nie mają czasu, okłamują siebie, bo nie chcą powiedzieć, że nie mają priorytetu na jakieś inne rzeczy. Że na przykład zdrowie nie jest ich priorytetem. Oni nie chcą tego powiedzieć. Oni się trochę tego wstydzą, właśnie trochę im głupio z tego powodu, ale łatwiej właśnie jest powiedzieć, że nie mają czasu, bo tak naprawdę mamy mnóstwo czasu, jak się nad tym zastanowić. Przeciętny pracownik, pracując na pełen etat, ma ponad 100 wolnych dni w roku, bo licząc weekendy, licząc święta, licząc urlop, który jest płatny, to jest ponad 100 dni i nikt z tym nic nie robi. Wiecie, ludzie walczą o to, żeby na przykład był 3-dniowy weekend, ale oni z tym nic nie zrobią. Większość ludzi dosłownie po prostu będzie miał jeden dodatkowy dzień, w którym, nie wiem, ogląda seriale, ogląda filmy, pierdzi w stołek, gra w gry komputerowe, nic z tym nie robi. A brak czasu... To się, jakby ktoś nie miał czasu, to by nie miał czasu na social media. Więc jeżeli ktoś mówi mi, że nie ma czasu, to ja zawsze mówię, pokaż mi telefon i jakby czas spędzony przed ekranem. I nie znam osoby, która by powiedziała, że nie ma czasu, nie miałaby miałaby te problemy ludzi, którzy mówią, że nie mają czasu. W sensie, że wiecie, jak ktoś na przykład, nie wiem, pracuje na dwa etaty, załóżmy, to nie ma czasu, ale ma pieniądze. Bo nie da się pracować na dwa etaty i nie mieć pieniędzy, chyba że ktoś źle gospodaruje i jakby jest inny z tego powód, ale rozumiecie, o co mi chodzi, że brak czasu w większości osób to jest to, że oni nie dają priorytetu na pewne rzeczy. Że na przykład mają czas obejrzeć dwa odcinki serialu, który trwa 2 godziny, ale nie mają czasu 2 godziny na przykład poczytać książkę, pouczyć się czegoś czy cokolwiek. A to jest dalej ten sam czas, tak samo trening. Nie mają czasu godziny na trening, ale mają czas godziny na przykład pograć w gry komputerowe albo po prostu poskrolować TikToka. Także większość ludzi, a na pewno większość ludzi, którzy oglądają ten film, ma mnóstwo wolnego czasu, tylko źle go po prostu gospodarują i trzeba to przed sobą przyznać. Ja sam przed sobą to przyznałem i sam to zauważyłem w momencie, gdy zacząłem każdą godzinę mojej produktywnej pracy i takich produktywnych aktywności po prostu monitorować. Że w momencie, gdy ja coś robię produktywnego, odpalam sobie, jest taka aplikacja Toggle i tam mogę sobie ustawić jakieś na przykład projekty, że nie wiem, trening, praca, nie wiem, nauka, cokolwiek. I w momencie, gdy ja zacząłem śledzić, ile ja czasu spędzam rzeczywiście, ile ja produktywnie spędzam w ciągu dnia godzin, a ile mi przemyka przez palce, to ja również bym mógł powiedzieć, że nie mam czasu, bo ja mam wrażenie, że ja od rana do wieczora coś robię. Tylko właśnie, to jest tylko wrażenie. A w momencie, gdy bym na przykład zobaczył, nie wiem, nagranie siebie, w sensie ktoś by na przykład mnie monitorował od mojej pobudki do pójścia spać, to nagle bym zobaczył, ile tego czasu marnuję. Czwarte kłamstwo, które również często właśnie spotykam w momencie, gdy mówię, że każdy może zmienić swoje życie i każdy może poprawić jakość swojego życia. Bo to jest prawda. Każdy może żyć lepiej niż żyje w obecnym momencie. Ja nie mówię, że każdy może być miliarderem i każdy może odnosić super sukcesy, bo nie każdy. I to jest dla mnie oczywiste. Samo nie wiem, nie każdy może być koszykarzem w NBA, nie każdy może, nie wiem, grać w reprezentacji Polski, nie każdy może prowadzić biznes, który zatrudnia, nie wiem, 2000 osób. Nie każdy, ale każdy może być w lepszej sytuacji niż jest obecnie. I dużo właśnie osób zawsze wtedy mówi, że oni się nie nadają, oni nie mają talentu, oni są z małego miasta i to jest znowu tak naprawdę powrót do tego punktu braku brania odpowiedzialności, ale to jest jeszcze coś jeszcze, że ktoś uznaje, że jakby zapomina o tym, że każda osoba, która się czymś specjalizuje i zajmuje, ona też kiedyś była w czymś słaba. W momencie, gdy ktoś mówi, że
nie wiem, jest zły w wystąpieniach publicznych, że on jest introwertykiem i nie potrafi się dogadywać z ludźmi, że on nie nadaje się na, nie wiem, do robienia czegokolwiek, że nie jest kreatywny, to są wymówki, bo to nie są rzeczy, z którymi się człowiek rodzi. Oczywiście, niektórzy mają bardziej, powiedzmy, do tego predyspozycję, w sensie przez jakby całe swoje życie, tak, ich życie się potoczyło, że im to przychodzi łatwiej i są osoby, które są oczywiście w tym lepsze i są gorsze, ale nie ma co ukrywać, że to wszystko jest umiejętność i jak każdą umiejętność, można się tego nauczyć. Tylko właśnie trzeba pozwolić sobie, trzeba dać sobie takie zielone światło na to, że przez wiele godzin robienia czegoś po prostu będziecie w tym słabi. Bo potem przyjdzie taki moment, w którym po prostu nie będziecie już tym słabi, tylko będziecie całkiem nieźli, a potem dobrzy, a potem zajebiści, a potem arcymistrzowscy, bo to wszystko przychodzi z czasem. Zawsze jak coś zaczynamy, zawsze idzie nam do dupy i często ludzie nie zaczynają w ogóle czegoś robić właśnie ze względu na to, że oni boją się tego momentu. To jest oczywiście problem naszych czasów i powiedzmy problem takiego zachodniego wychowywania i edukacji, że my boimy się popełniać błędy i boimy się być w czymś słabi, no bo mamy po prostu przez ileś lat szkoły nauczone, że w momencie, gdy się na czymś nie znamy, gdy robimy coś źle, no to jesteśmy za to karani złą oceną, nie? Że na przykład no chociażby jedynka, w sensie dwójka to nie jest wcale zła ocena, no bo jakby nie patrzeć, jakąś wiedzę się posiada, tylko po prostu małą. Ale wiecie, chodzi o samo jakby takie ocenianie ludzi przez pryzmat tego, jak im coś idzie. A to tak nie działa w życiu, po prostu. Nikt was tak naprawdę nie będzie oceniał. I mnie tego nauczyła trochę siłownia, a trochę też inne rzeczy, że w momencie, gdy my zaczynamy różne rzeczy próbować, to my coraz częściej, w sensie coraz mniej w ogóle o tym myślimy. Przestajemy myśleć o tym, że o, a co jak będę ssał, bo ty już dobrze wiesz, że będziesz ssał. Jeżeli robiłeś już 3-4 nowe rzeczy w życiu i wiesz, że w każdej byłeś do dupy na początku, a potem ci to zaczęło jakoś wychodzić, a potem może nawet byłeś niezły w momencie, gdy to ileś czasu minęło, to idealnie właśnie pokazuje, że zawsze tak jest. Zawsze jak się coś zaczyna, to tak jest. Tylko że w momencie, gdy się z tym pogodzisz i to zrozumiesz, to ty nie będziesz się bał zaczynać nowych rzeczy. Przykładowo ja teraz zapisałem się ostatnio na brazylijskie jiu-jitsu, na które chodzę od miesiąca. I mimo tego, że mam powiedzmy, wiecie, te 10 lat stażu na siłowni, w sensie no trenuję, jestem osobą dosyć aktywną, to ja tam ssę totalnie. Ja dosłownie na każdym treningu dostaję wpierdol. Tylko mnie jest z tym źle, bo ja wiem po pierwsze, że będąc tam najgorszy, będę robił największy progres, dlatego że wszyscy są ode mnie lepsi, więc ja się uczę od lepszych, więc będę szybciej ogarniał pewne rzeczy niż oni. Na przykład w sensie ktoś mnie jest w stanie czegoś tam nauczyć, ale ja nie jestem w stanie kogoś nauczyć. Więc on tak naprawdę w momencie, gdy ze mną sparuje, no to on traci czas tak naprawdę, bo on no, nie nauczy się za dużo, po prostu się porusza, a ja się więcej uczę, więc ja jestem w stanie wyciągnąć więcej z tego, nauczyć się szybciej właśnie dlatego, że jestem początkujący i uczę się od lepszych od siebie, ale właśnie też przez to, że jestem na początku swojej drogi, to ja wiem też, że na początku będę robił największy progres, bo zawsze tak jest. Zawsze na początku te podstawowe umiejętności, to podstawowe opanowanie czegokolwiek jest najprostsze, a schody zaczynają się w momencie, gdy zaczynamy się w czymś specjalizować, zaczynamy to po prostu szlifować. Kolejnym kłamstwem jest to, że ktoś mówi, że jest właśnie na coś za stary. Że wiecie, że nie wiem, ktoś ma 20 parę lat, czy nawet 30 parę lat i mówi, że jest za stary. Znowu, ja zacząłem teraz właśnie trenować w wieku 31 lat. To wiecie, ja nie jestem w kwiecie wieku. Jakby z roku na rok jestem coraz słabszy. W momencie, gdy ktoś zaczyna w wieku 19 lat, będzie robił większy progres niż ja w wieku 30, bo jego ciało jest bardziej do tego predysponowane. I jest mnóstwo przypadków ludzi, którzy zaczynają coś robić dopiero w wieku właśnie 30-40 lat. I zarówno to mówię fizycznie, ale też mówię o, nie wiem, chociażby biznesie, mówię tutaj o nowych związkach, mówię tu o wszystkim tak naprawdę w życiu, co jest po prostu nowe. Że wiecie, dla wielu osób to jedyna rzecz, która jest nowa po 30, to jest dziecko ewentualnie. Że wiecie, że pojawia się dziecko i pojawia się nowa rola, czyli bycie rodzicem. Ale żadnych nowych ról praktycznie już te osoby nie mają. Większość ludzi nie zdobywa nowych ról po 30, prócz tego, że są rodzicami. Bo większość ludzi nic już więcej nie robi. Uważają, że wiecie, mają pracę, mają mieszkanie, mają partnera, partnerkę.
mają dziecko i to już jest koniec, nie? Jakby wystarczy. I spoko, jeżeli komuś to pasuje, jeżeli jest szczęśliwy, zajebiście. Tylko to nie jest film do osób, które są szczęśliwe ze swoim życiem. Tylko to jest do osób, które narzekają. Dla osób, którym czegoś jednak brakuje w tym życiu. I mówienie właśnie, że jest się na coś za stary, to również jest zrzucanie odpowiedzialności. Tylko tu jest właśnie zrzucanie odpowiedzialności na swój wiek. Kolejny błąd to będę szczęśliwy, gdy... I tutaj można wstawić różne rzeczy, że nie wiem, będę szczęśliwy, gdy schudnę, będę szczęśliwy, gdy zarobię pieniądze, będę szczęśliwy, gdy znajdę partnera bądź partnerkę, i tak dalej, i tak dalej. I tu również powiem wam taką anegdotę. Ja w wieku 24 lat postawiłem sobie takie marzenie, że chciałbym do 30 i miałem wtedy takie, że jak to zrobię, to na pewno będę szczęśliwy, w sensie, że to na pewno zmieni mi totalnie moje życie. Miałem takie marzenie w wieku 24 lat, wynajmując kawalerkę i zarabiając 3-4 tysiące złotych miesięcznie, to miałem takie marzenie, że chciałbym do 30 jakby mieć milion złotych, nie że zarobić, w sensie zrobić obrotu milion złotych, tylko mieć, że tak powiem, może nie w gotówce, ale wiecie, no, mieć w majątku swoim powiedzmy milion złotych, a do tego chciałbym kupić penthouse w Warszawie. To były moje marzenia, którymi żyłem przez 6 lat. I wiecie, co się stało, gdy je spełniłem? Totalnie kurwa nic. Dosłownie, w sensie, no wiadomo, cieszyłem się tym mieszkaniem, cieszyłem się jakby tym, że osiągnąłem ten cel, ale to bardzo szybko minęło i to mi wcale nie dało szczęścia czy satysfakcji, bo okazało się, że całe szczęście i cała satysfakcja była w tym procesie, który do tego dążył. I ja w momencie, gdy spełniłem to marzenie, miałem przez jakiś czas taką pustkę trochę w swoim życiu, bo nie wiedziałem, co dalej. Jakby miałem takie, no okej, okay, i po co ja mam teraz, po co ja właściwie teraz mam pracować, nie? Jakby zapracowałem na to, co chciałem osiągnąć, więc musiałem postawić sobie nowy cel. No i wiecie, teraz mam nowy cel, tylko ten cel nie służy po to, że jak ja go osiągnę, to będę szczęśliwy, tylko ten cel ma służyć po to, żebym ja miał skupienie na czymś w momencie, gdy jestem w procesie. Że wiecie, że ten proces czemuś służy, bo ja nie potrafię robić czegoś bez powodu, w sensie bez celu. Są osoby, które tak potrafią, spoko, trochę zazdroszczę, ale ja muszę mieć jakiś cel obrany. Wiecie, jedni obierają, ja obieram cel, wy obieracie ziemniaki. Także ten cel jest istotny, ale on sam w sobie nie powoduje, że jesteście szczęśliwi. Wiecie, są ludzie, którzy mówią, że będę szczęśliwy, gdy będę w związku. Na przykład znajdę partnera bądź partnerkę. Tylko oni wychodzą z założenia, że gdy oni znajdą tą partnera czy partnerkę, to że wszystko będzie kolorowo. Że wiecie, wszystko będzie cudownie i tak dalej. A zapominają o tym, że związek to jest tak naprawdę również proces, który cały czas trwa. Wiecie, nie da się wygrać w partnerstwie. No, jakby to nie jest tak, że wy znajdujecie, nie wiem, partnerkę, ileś tam z nią jesteście, bierzecie z nią ślub, macie dziecko i to jest koniec, nie? Że to jest wygrana gra. Nie, jakby ta gra się cały czas toczy i ona się toczy tak naprawdę aż do śmierci albo do rozwodu, bo no, jedno z dwóch was spotka. nie ma za bardzo innego game overa, nie? Więc albo tak naprawdę w jednym i w drugim przypadku to nie jest happy end, nie? No, bo ani śmierć nie jest happy, ani rozwód nie jest bardzo happy w momencie, gdy ma miejsce, ale to jest właśnie to, że ludzie mają takie, że o, jak znajdę partnerkę, to będę szczęśliwy. No niekoniecznie, bo dlaczego miałbyś być? W sensie, tak naprawdę jeden problem zastąpisz innymi problemami, bo to jest trochę tak, że wszystko, co robimy w życiu, zawsze ma swoje wady i zalety. I zawsze my z czegoś będziemy rezygnować. To nie jest tak, że są rzeczy, które naszemu życiu tylko dają. Może pieniądze ewentualnie. To jest może jedyna rzecz, która rzeczywiście więcej daje niż zabiera, ale chodzi o to, że wiecie, że żeby mieć te pieniądze, trzeba na przykład pracować więcej. Czy, nie wiem, mieć bardziej stresującą tą pracę, cokolwiek. Ale chodzi o to, że zawsze musimy z czegoś zrezygnować. Załóżmy, macie wybór albo iść na trening, albo na przykład obejrzeć serial. Jeżeli pójdziecie na trening, zrezygnujecie z serialu i na przykład, nie wiem, odpoczynku, czy tam czasu dla siebie. Pójdziecie, w sensie obejrzycie serię zamiast pójść na trening, no to rezygnujecie z treningu, rezygnujecie z tego, żeby być zdrowsi, żeby być sprawniejsi, żeby być na przykład dumni z siebie. Więc wszyscy mają swoje rzeczy, z których rezygnują i trzeba po prostu wybrać te, które rzeczywiście w dłuższej perspektywie dają nam szczęście i zazwyczaj jest tak, że te rzeczy, które dają nam od tak
gratyfikacje, w sensie tak nas wynagradzają, to one w dłuższej perspektywie zazwyczaj nie kończą się dobrze, a te, które dają w dłuższej perspektywie tą gratyfikację, a na początku są męczące, no to wychodzą nam na plus, nie? I tu przykładowo, wiecie, możecie wybrać zjedzenie McDonalda, a możecie wybrać zjedzenie jakiegoś pełnowartościowego posiłku. No ale jakbyście za każdym razem wybierali tego McDonalda, no to koniec końców to się nie skończy dobrze. I tak samo właśnie chociażby wybór między, nie wiem, aktywnością fizyczną, a graniem w gry komputerowe. Jakby zawsze jedno skończy się gorzej, drugie skończy się lepiej, więc trzeba wybrać, z czego wy tak naprawdę chcecie zrezygnować. No i ostatnie kłamstwo, w którym też wiele ludzi żyje, to jest to, że szczęście to jest fart. Że ludzie, którym się udaje w życiu, po prostu mają szczęście. Że to nie jest nic więcej. I to znowu tak naprawdę jest punkt pierwszy, czyli nie branie odpowiedzialności za swoje życie i skracanie właśnie tego, co ludzie robią, co ludzie sukcesy robią, do punktu, w którym jest szczęście. Że oni nie myślą o tym, że a może ten gość na przykład nie miał wolnych weekendów przez ostatni rok, tylko zapierdalał dzień w dzień, gdy ja odpoczywałem, więc on był te 100 plus dni do przodu, przede mną, dlatego może osiągnął ten sukces. Albo nie myślą o tym, że na przykład, nie wiem, gość zarywał noce, albo właśnie, że zrezygnował z życia towarzyskiego. Tylko bardzo często właśnie to jest tak, że on miał szczęście, albo co gorsze, nakradł. To też jest częsty jakby punkt, że niektórzy mają tak głowy przemielone, bo nie nazwę tego inaczej, to po prostu jest wyprany mózg, że są przekonani o tym, że ludzie, którzy, nie wiem, mają majątek rzędu 2, 3, 4, 5 milionów złotych, to że to jest albo fart, albo nakradli. Że nie da się legalnie, w normalny sposób tyle zarobić. I oni są święcie o tym przekonani, przez co ich życie właśnie tak wygląda. Bo w momencie, gdy wy jesteście przekonani o tym, że żeby coś zrobić, to na przykład trzeba złamać jakieś swoje moralne zasady, no to nie osiągniecie tego. Nie ma chyba przypadków ludzi, którzy, wiecie, systemowo w głowie mieli, że na przykład majątek, czy tam bogactwo równa się fart albo kradzież i żeby do tego doszli. Bo to jest samo spełniające się przepowiednia, żeby wy sami siebie będziecie hamować przed tym. Że czegoś nie zrobicie, bo uważacie, że nie, to szczęście, albo nie uda mi się, bo temu się udało właśnie po moim szczęście. Nie, to tak nie działa. Ja lubię to porównywać do łowienia ryb, że w momencie, gdy łowicie ryby, tak, jakby szczęście jest istotne, ale umiejętności też są istotne. Wiecie, musicie wiedzieć przede wszystkim, gdzie wypłynąć na te ryby, bo jeżeli łowicie w stawie, w którym nie ma ryb, to nie złowicie nic. I to jest jakby metafora wybrania gównianego biznesu, czy gównianego modelu biznesowego, oferty, produktu, cokolwiek. Jeżeli wypuszczacie coś, kogo nic nie interesuje, nie rozwiązuje ludzkich problemów, no to nikt nie będzie tym zainteresowany. Ale w momencie, gdy wypływacie na wody, w których jest dużo ryb, czyli jest duży popyt i wy dajecie tą podaż, no to wtedy dochodzą inne czynniki. Czyli na przykład, nie wiem, po pierwsze umiejętności. I tu również znowu to jest metafora, w sensie nawet nie do końca, bo i tu te umiejętności są istotne. Po drugie, na przykład przynęta. To również jest ważne. Czyli na przykład załóżmy w biznesie będzie to oferta, bo oferta jest właśnie taką przynętą. No i wiecie, to jaka ryba się złapie, to jest po części fart. Bo w momencie, gdy wiecie, mamy ileś tam gatunków ryb, w jakimś jeziorze czy gdziekolwiek, no to my nie wiemy, co dokładnie tą przynętę zje. Więc może to być jakaś mała rybka, może być to duża ryba. My tego nie wiemy. I to tak naprawdę jest fart, ale tego farta nie będzie miała osoba, która w ogóle nie pójdzie łowić ryb. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że trzeba włożyć tą pracę, trzeba mieć te umiejętności, trzeba mieć tą wiedzę, żeby ten fart w ogóle mógł was spotkać. I oczywiście są osoby, które mogą mieć farta, bo w momencie, gdy ktoś się wstrzeli w jakiś biznes w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, to tak, ma farta, ale to nie jest tak, że to mu przyszło samo z siebie. Gdyby on nie miał tych umiejętności, gdyby nie zrobił jakby wszystkiego tego, co zrobił, to no by nie miał tego farta. I pamiętajcie jeszcze a propos tego czasu właśnie, że mamy mnóstwo rzeczy teraz w internecie, która jest bezpłatna. I wy w momencie, gdy będziecie wychodzić z założenia, że nie wiem, że jak bezpłatne to się nic nie dowiecie, albo że szkoda czasu, czy cokolwiek, to tak będzie. W sensie nic się w waszym życiu nie zmieni. A zmieni się w momencie, gdy otworzycie swoje głowy, zostawicie ego w szafie i
zdacie sobie sprawę, że na pewne tematy totalnie nic nie wiecie i warto by się było uczyć od kogoś lepszego od siebie w danej materii, to znajdziecie mnóstwo materiałów na ten temat. Jeżeli szukasz, nie wiem, tipów na temat odżywiania, treningów, czy w ogóle zdrowego trybu życia, na moim głównym kanale jest ponad 500 materiałów, które są bezpłatne, które są wystarczające, żebyś zrobił zajebistą formę. Po prostu, nie musisz płacić trenerowi, nie musisz kupować żadnych moich produktów, nic nie musisz robić, musisz tylko włożyć czas, żeby zdobyć tą podstawową wiedzę i potem musisz włożyć czas i dyscyplinę, żeby tą wiedzę wprowadzić w życie. To jest wszystko. Na tym kanale możesz się dowiedzieć a propos rozwoju osobistego. Na kanale również moim Fit Marketing uczę marketingu w branży fitness. Chociaż tak naprawdę rady, które tam są, będą pomocne dla wszystkich. Wypuściłem tam nawet specjalnie 2,5-godzinny bezpłatny kurs, który również przeprowadzi cię przez takie podstawy, które będą ci potrzebne do zarabiania w internecie w momencie, gdy chcesz zarobić w internecie. I to wszystko jest totalnie bezpłatne. Totalnie. Nie musisz robić, nie musisz dosłownie grosza w to wkładać, więc tutaj pieniądze nie są wymówką, więc teraz jest pytanie takie, czy to będzie twój priorytet, czy powiesz znowu, że nie masz czasu. Dzięki wielkie za ten film, mam nadzieję, że się podobał, mam nadzieję, że komuś otworzy to głowę. Jeżeli otworzy to głowę chociaż jednej osobie, to będę mega zadowolony. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jeżeli ten film był pomocny. Jeżeli chcecie mnie zwyzywać w komentarzach, to również jakby droga wolna, jeżeli to was uszczęśliwi. Proszę bardzo, jestem do waszej dyspozycji. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej takich materiałów i widzimy się w kolejnym odcinku.